Witam Was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. Skandal związany z Arianą Grande, Itanem Slaterem, Daltonem Gomezem i Lili Jay nie ma końca, bo Ariana postanowiła odnieść się do całej sprawy i dorzucić 5 groszy dotyczące samego Daltona. Nie będę się powtarzać, bo wiecie, że za tym nie przepadam, więc po prostu odsyłam Was do podcastu, który nagrałam już wcześniej na temat Ariany i romansu z Itanem Slaterem. Całe tło dramy macie przedstawione tam. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu Ariana w wywiadzie postanowiła odnieść się do skandalu z Itanem, ponownie wybielając się i zrzucając winę na media. Powiedziała bardzo dużo, używając przy tym super wyszukanych słów, ale tak naprawdę nie powiedziała nic konkretnego. Cytuję: Nie musimy wydawać się w szczegóły, ale oczywiście pojawia się nienasycona frustracja, niewytłumaczalne, piekielne uczucie, gdy patrzę, jak ludzie źle rozumieją ludzi, których kochasz i samego siebie. Jestem bardzo zdenerwowana, ponieważ fragmenty albumu dotykają rzeczy, które są prawdziwe, a potem są po prostu częścią koncepcji. Czym zatem jest to oddzielenie, to jest przerażające zostawiać to ludziom z pamięcią wybiórczą do rozszyfrowania. To przerażające, ale odpuszczam, za późno płyty winalowe zostały wydrukowane. Jednym słowem zero konkretów i długi słowotok. Swoją drogą oglądałam dosłownie wczoraj ten wywiad i. Cały wywiad jest dokładnie taki. To są praktycznie dwie godziny gadania, gdzie praktycznie w ogóle nie ma konkretów. Tak naprawdę jest dużo słów, ale żadnego przekazu. Ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznijmy może od zapoznania się z tym, jaką osobą jest Ariana Grande. Ariana Grande i jej charakter. Ariana w przemyśle słynęła z tego, że bywała straszną divą, była zapatrzona w siebie i narcystyczna, trudno było z nią współpracować, za co często ludzie ją demaskowali. Woda sodowa bez wątpienia uderzyła jej do głowy, co jest zrozumiałe, kiedy w tak młodym wieku osiągasz sukces, ale niezrozumiały jest sposób, w jaki traktuje ludzi. Ariana jest bardzo niepewną siebie osobą z wieloma kompleksami, która wydaje się, że nie zasługuje na nic dobrego, więc żyje w wiecznym chaosie, który sama powoduje na własne życzenie. Ariana dosłownie żywi się tym, że wchodzi z butami w dany związek i rozbija go. Dzięki temu podbija swoją samoocenę, bo w końcu ten facet zostawił swoją kobietę dla niej. W jej rozumieniu staje się po prostu lepsza. Ariana otwarcie wam o tym śpiewa w piosence I Want It I Got It. Nieważne, czy chodzi tutaj o ciągle inny wygląd, ciuchy facetów, czy wizerunek, czego chce, to tak naprawdę ma. I to samo otwarcie śpiewałam w piosence Break Up with your girlfriend, cause I'm bored. To nie jest nawet do końca tak, że ona jest super zakochana w tym facecie i chce z nim być do końca życia, bo po prostu poszukuje bodźców, chaosu i podbudowania ego. Gdyby chciała, mogłaby stworzyć normalny, zdrowy związek, ale ona sama tego nie chce. Małżeństwo z Daltonem to była chwilowa zajawka. Chyba każdy wiedział, że nie pobędą ze sobą długo. Ariana miała chwilową fazę na bycie żoną i udowodnienie wszystkim, że może wejść w stabilny, poważny związek. Ale szybko jej się to odwidziało. I tam również nie jest miłością jej życia i to też nie jest tak, że jest z nim zakochana. Po prostu chwilowa zajawka i potrzeba szukania nowych wrażeń. Dodatkowo Ariana ma dosyć specyficzny gust, jeśli chodzi o facetów. Przykładem jest na przykład Ethan i Pete. Ariana często celowo wybiera sobie takich na ogół nieatrakcyjnych facetów, chociaż niektórym faktycznie mogą się podobać, bo wie, że będą w niebo wzięci, kiedy Ariana w ogóle na nich spojrzy i będą jej padać do stóp. Więc w skrócie niepewność siebie i kompleksy Ariany wpędzają ją samą do niektórych sytuacji, które nie są dla niej dobre, ale ona sama nie zna innej drogi. Jej niepewność siebie widać na każdym kroku. Co chwilę zmienia wygląd, wizerunek. Ostatnio bardzo schudła, miała też długi czas, kompleks pokazywania się tylko z jednego profilu. Więc z jednej strony mamy jej kompleksy, a z drugiej strony wodę sodową, która jej uderzyła do głowy. Przez to zachowuje się jak diwa. To nie jest też tak, że skandal z Itanem był pierwszą rzeczą, którą odwaliła. Ariana już wcześniej była zamieszana w sporo skandali, jak na przykład te na tle rasistowskim lub te z lizaniem pączków. Jest też znana z bycia tą drugą kobietą w związku i ze zdradzania swoich partnerów. I nie wspominając znowu o całości, bo mówiłam o tym już w podcaście, do którego Was odsyłam, nie tylko żona Itana zdemaskowała ją za zdradę, ale również Naja Rivera była dziewczyna Pita Davidson'a, jej były chłopak, który mówił, że wielokrotnie został przez nią zdradzony. Chodziły również plotki swojego czasu, że Ariana zdradziła Maka z Pitem, bo ich oś czasu związków dziwnie się pokrywała, i plotki o zdradzie Daltona nie tylko z Itanem. W każdym razie to jest coś, za co dostała zdemaskowana i co miało miejsce. Wiele osób wypowiadało się na ten temat, i to jest jedynie słowo Ariany przeciwko słowu tych wszystkich osób razem wziętych. Ariana jest otaczana przez osoby, które traktują ją wyjątkowo, które na wszystko jej przytakują, a poza tym ma do tego sławę i pieniądze, więc nic dziwnego, że ciężko jej stąpać twardo po ziemi. Ale nigdy nie zrozumiałem jej postępowania wobec innych osób. Wiele osób z przemysłu demaskowało ją za to, jaką jest osobą, jak na przykład Janet McCarty, Victoria Justice i wiele, wiele innych osób. Więc skąd to wszystko się brało? Gdyby była to jedna osoba, to okej, okay, pomyślałabym, że to tylko plotka. Ale jeśli takich osób jest na przykład 30, to daje coś do zrozumienia. Na TikToku była też jedna dziewczyna, już nie pamiętam jej imienia, bo trafiłam na ten TikTok dawno temu i nie jestem na 100% pewna, czy faktycznie pracowała na planie Victorius, jak twierdzi. Ale wspomniała coś, że Ariana od zawsze lubiła flirtować z różnymi facetami, niezależnie od wieku lub statusu związku. Ariana ma bardzo złożoną i ciekawą osobowość. I mogłabym powiedzieć o tym wiele więcej, ale ten wstęp i tak już jest za długi, więc może przejdźmy do sedna sprawy. Ariana Grande oskarża x męża o zdradę. Musicie wiedzieć, że w Przemyśle nic nie dzieje się bez przyczyny jeśli celebryta wdaje się w jakiś skandal, wszystkie późniejsze działania są próbą wybielania swojego wizerunku i wyprowadzenia na prosto. Podobnie zrobiła w kwestii plotek na temat jej zmian w wyglądzie i operacji plastycznych. Postanowiła w jednym krótkim filmiku przyznać się do 1% z tego, co zrobiła, żebyście przestali zagłębać się w ten temat i pomyśleli, okej, okay, robiła botox i usta, ale zmądrzała już przestała. Jej fani łykają to jak pelikany, co zresztą widać po komentarzach w internecie. Podobnie zrobiła to ze skandalem z Itanem, gdzie wydała Yes End, w którym zrzuca całą winę na złe media, ale w dalszym ciągu została przy tym kontrowersyjnym tytule, żeby pokazać też swoje. Ale jak się okazuje, był to dopiero początek jej naprawiania wizerunku. 8 marca pojawił się jej najnowszy album Eternal Sunshine, który zresztą jest wart uwagi. I ma wiele świetnych piosenek, więc polecam przesłuchać i zapraszam do przeczytania mojej recenzji, która niedawno pojawiła się na blogu. Podlinkuję wam ją w opisie. W każdym razie w utworze Eternal Sunshine Ariana postanowiła zdemaskować Daltona za zdrady, śpiewając tych kilka wersów. Now, now she's in my bed, laying on my chest. Now I'm in my head, wondering how it ends. Hope you feel alright when you're in her. Kompletnie mnie to nie zdziwiło, bo pisałam wam, że Dalton ją zdradzał i faktycznie nie był dobrym mężem, ale problem tkwi gdzie indziej. I to wszystko sprowadza nas do fandomu Ariany. Jej fani po tym utworze w minutę zapomnieli o wszystkich skandalach Ariany i zaczęli obrzucać błotem Daltona z każdej strony. W internecie pojawia się masa komentarzy, że Ariana jest biedna, że powinniśmy ją przeprosić i przytulić. I o to jej w tym wszystkim tak naprawdę chodziło. Ariana postanowiła odnieść się do hejtu na Daltona i napisała: Chciałabym tylko powiedzieć, że hejtowanie bliskich mi osób z powodu interpretacji mojej twórczości nie jest formą wspierania mnie. Robicie coś dokładnie odwrotnego i źle interpretujecie moje słowa. Proszę was, żebyście tego nie robili i nie powinniście w ten sposób nie wspierać. I nie winie tutaj Ariany, może śpiewać o czym chce, w dodatku trafnie odniosła się do tego, co się dzieje. Hejtowanie kogoś z jej życia nie sprawia, że wspieracie jej twórczość, i Ariana ma tutaj stuprocentową rację. Wina leży po stronach jej zapatrzonych fanów, którzy myślą, że hejtem na Daltona coś zdziałają. Prawdę mówiąc, jeden utwór z wersją Ariany sprawił, że wszyscy łyknęliście historię o złym Daltonie i zrobiliście z Ariany ofiarę, zapominając o tym, co się stało. Jeśli jej fani wybrali sobie kilka wersów piosenki, to czemu nie przyjrzeć się tam bliżej, szczególnie jednej konkretnej linijce, o której wszyscy zapomnieli. Now it's like I'm looking in a mirror. Hope you feel alright when you're in her. I found a good boy, and he's on my side. Now it's like I'm looking in a mirror. Ariana odniosła się do zdrad Daltona, po czym dodaje ten wers, tak jakby chciała zwrócić uwagę, że ona sama postępuje tak samo i widzi w Daltonie siebie? Nikt nie zwrócił na to uwagi. Dodatkowo na końcu dodaje: I found a good boy and he's on my side. Nie wiem, czy taki dobry facet zostawiłby żonę, a Ty tak naprawdę go nie znalazłaś, tylko raczej sobie przywłaszczyłaś, ale okej. Okay. Tego jej fani nie widzą. Tak jakby w piosence były tylko te dwa wersje demaskujące Daltona. I nie chodzi mi tutaj o to, że zamiast Daltona powinniście hejtować zachowania Ariany. Hejt niczego dobrego nie zdziała. Oboje popełnili błędy, oboje są sobie winni, ale bardzo nie lubię, kiedy na siłę wybiela się jedną osobę i zapomina o jej wszystkich błędach, przy tym samym pogrążając drugą. Hejtujecie Daltona za zdrady, zakrywając sobie uszy za każdym razem, kiedy ktoś mówi o zdradach Ariany i o tym, że ukradła komuś faceta, a to nie jest zdrowe. Ale widać, że są też osoby, których Ariana wkurzyła i potrafią czytać między wierszami. Wiele osób mówi wprost, że jej próby wybielenia się nie zmieniają tego, co powiedziała o niej żona i tana. Ariana w ostatnich dniach straciła też sporo obserwatorów na Instagramie. Ludzie są zwyczajnie źli na jej zachowanie. To jest trochę chore, że wzięliście sobie jedną piosenkę i zinterpretowaliście po swojemu, mimo tego, że jest to wersja tylko jednej strony i podsumowaliście Dalton'a. Z tym, że on nie nagra albumu o swojej wersji, nie wypowie się, bo nie ma do tego takiej platformy jak Ariana. Po prostu ludzie za każdym razem są jak chorągiewki i zmieniają zdanie w zależności od tego jak zawieje. Najpierw Ariana była zła, ale po wydaniu jednej zkliwej piosenki nagle zostaje bohaterką i ofiarą w jednym. Ariana w utworach jest and the boy's mine, I wanted I got it. Break up with your girlfriend, cause I'm bored. Demaskuje sama siebie, ale nie chcecie w to wierzyć, bo psuje wam to idealny wizerunek waszej idolki. Not gonna lie, ta cała sprawa z Itanem i Arianą powoli mnie męczy i nudzi. Męczy mnie też fakt, że najwięcej pozytywnych uwag dostaje sama Ariana, czyli sama sprawczyni tego zamieszania. Ludzie kompletnie nie wspierają Lili, która została sama z małym dzieckiem. Ludzi obchodzi jedynie super utalentowana pop gwiazda, nieważne co zrobiła. I tak samo mam teraz problem z jej nowym albumem. Ariana ma talent, ma świetny głos, wydaje świetne piosenki i jej album Thank You Next to złoto totalne. Eternal Sunshine też jest dobry, może nie aż tak dobry, ale still. Tylko problemem jest fakt, że cały ten album z dobrymi utworami otoczony jest paskudnym skandalem z Itanem, a piosenki są formą uratowania wizerunku i wybielenia siebie. Zwróćcie uwagę, że kiedy wydała Thank You Next, które pokazywało taką bardziej dojrzałą Arianę, która zrywała z przeszłością, to ludzie nie mieli do tego problemu, nikt się nie czepiał i tak naprawdę każdy akceptował ten utwór. Za to, kiedy wydała Yes End i wypowiedziała się tak trochę bez szacunku do całej sprawy i zrzuciła winę na media, to ludziom to nie odpowiada. To wszystko przeszkadza w odbiorze całości. A szkoda, bo w trakcie trwania małżeństwa z Daltonem Ariana miała najlepszy wizerunek całej swojej kariery. Była wolna od skandali, zajmowała się pracą, nie mieszała się w dramę i była bardzo prywatną osobą. I nie twierdzę tutaj, że powinna zostać z Daltonem, chodzi mi o sam jej wizerunek w tamtym czasie. Niestety, zaprzepaściła wszystko, na co pracowała. W każdym razie, tak jak mówię, ani Dalton, ani Ariana nie są święci, nie zasługują na hejt, ale konstruktywną krytykę i trzeźwe spojrzenie na sytuację. Dajcie znać, co myślicie o całej sprawie w komentarzach, czy według Was fani Ariany robią dobrze i czy wybielanie Ariany powinno mieć miejsce. Chętnie z Wami podyskutuję. Zostawcie lajka i suba, jeśli podcast Wam się podobał. Dziękuję za uwagę.